Cześć moi drodzy, dzisiaj jest z nami Filip Bątkowski. Cześć Filip. Cześć, witam wszystkich. No, chciałbym porozmawiać przede wszystkim o twojej nadchodzącej walce. Już ten weekend na gali TFL o numerze 14. Zmierzysz się z Kamilem Goralem. Powiedz mi, jak idą przygotowania? To jest twoja debiutancka walka i to jest o dziwo, bo w świecie MMA już jesteś od jakiegoś czasu znany. No tak, zacznijmy od pierwszego, tak jak idą przygotowania. Przygotowania są skończone, tak naprawdę trenowałem do wczoraj, teraz dwa dni odpoczynku i w sobotę robota. Wszystko zgodnie z planem tak naprawdę przebiegło, drobne kontuzje tylko były, jakiś tam złamany palec, ale to dosłownie wykluczyło mnie na tydzień i tak mogłem robić jakieś tam inne rzeczy. A ponadto to wszystko zgodnie z planem, żadnych poważniejszych urazów, więc jestem zadowolony, waga też zgodnie z planem. Tutaj nie ma żadnego tematu. A dlaczego dopiero teraz walczę? Kilka czynników się na to złożyło, tak? Najpierw były kontuzje, które naprawdę mocno mnie wykluczyły, bo to były poważne kontuzje kolan. A później, że tak powiem, w międzyczasie zacząłem zajmować organizacją, jakimś tam Armia Fight Night, tak? Oczywiście jeszcze pracuję w wojsku, więc jest naprawdę sporo tych rzeczy, które robię w życiu. A lubię robić coś na 100%. Także jak przygotowywać się do walki, to chciałbym mieć taki okres, że po prostu nie mam nic, tak? Nie mam gali swojej, nie mam wojsku, dużo roboty i tak dalej. I mogę skupić tylko na tym. No i teraz był na to moment. Tak naprawdę jestem na urlopie w pracy. Kolejna armia dopiero we wrześniu, więc chciałem ten moment wykorzystać na to, żeby popracować trochę na macie, no i udało się zrealizować, za dwa dni walczymy. Co, czym zajmujesz się w wojsku? O, to jest temat rzeka. To tak, skończyłem szkołę oficerską w Dęblinie, więc kształciłem się jakby na pilota, tak? Trochę tam polatałem na różnych statkach powietrznych. No ale później przenieśli mnie na inny jakby inny dział, że tak powiem, związany z lotnictwem. Miałem iść na bezzałogowe statki powietrzne, których polska armia nie zakupiła, więc po promocji oficerskiej trafiłem do jednostki lądowej tutaj pod Warszawą w Zegrzu, gdzie przydzielono mi obowiązki dowódcy plutonu, który zajmuje się szkoleniem po prostu żołnierzy z takich podstawowych rzeczy, strzelań, jakiś tam, kurczę, nie wiem, insapów, tak, inżyniersko-saperskiego szkolenia. Sporo jest tego tak naprawdę, tych zajęć, czasami po 11 godzin dziennie, więc długo by wymieniać, no ale generalnie mam przygotować świeży narybek do tego, żeby byli w przyszłości żołnierzami. Wróćmy może do MMA, w takim razie Filip. Kamil Goral, co wiesz o swoim przeciwniku, czy analizowaliście już jakieś jego walki, czy widziałeś w ogóle jakieś nagrania z jego walk amatorskich, jak to wygląda? Jedną walkę widziałem, chyba z poprzedniego TFL-a, tak to więcej nie oglądałem, to właściwie obejrzałem 3 minutki, zobaczyłem, tak, tyle, że jest z odwrotnej pozycji walczy i tylko to mnie interesowało, bo tak jakby i tak wiem, co mam robić, robię swoje. I te płaszczyzny, które szlifowałem, myślę, są na tyle dobre, że niezależnie od rywala, to one wezmą górę. Chciałem poznać chwilę o przygotowaniach, bo często miałem okazję widzieć Cię tutaj w WCA, zresztą gdzie dzisiaj się znajdujemy. Gdzie jeszcze się przygotowałeś, oprócz Warszawskiego Centrum Atletyki, do tego starcia? WCA i Legia Fight Club, z którym związany już jestem od jakichś 2 lat. Mieszkam pod Legią tak naprawdę, więc tam część przygotowań, takich właściwie treningów indywidualnych, czy to tarcze z trenerem Raubo, czy to troszeczkę jiu-jitsu Kuby Zawadzkiego czasami, to tam robiłem, a tak generalnie to tutaj starałem się jak najwięcej robić treningów w WCA. Oczywiście pomijając momenty, w których gdzieś miałem jakieś wyjazdy służbowe, wojskowe, gdzie na przykład, wiesz, musiałem potrenować sobie tam w Bepson Gold Team, gdzie skąd Tomek Łupaczuk pochodzi. Czy tam indywidualnie po prostu potrenować, bo tak się zdarza niestety. Moja praca na tym polega, że czasami gdzieś muszę pojechać i nie mogę być tutaj cały czas, tak? Jakie są twoje największe atuty, jeśli chodzi o MMA? Jak sądzisz, które punkty będą najmocniejsze z twojej strony w tej walce? Wiesz co, parę ładnych lat dźwigałem ciężary, zajmowałem się sportami sylwetkowymi. Na pewno dysponuję dużą siłą, która na moją kategorię wagową powinna być nad wyraz, że tak powiem.
więc tutaj nie ma problemu z jakimiś obaleniami, z podsiadki tym bardziej. Wynoszę większość zawodników w mojej kategorii bez problemu. Ostatnie dwa lata spędziłem na tak naprawdę szlifowaniu umiejętności bokserskich w Legia Fight Club właśnie. Zresztą współpracuję z kilkoma czołowymi polskimi pięściarzami. Mam okazję przyglądać się ich pracy, trenować z nimi, obserwować ich, wchodzić z nimi do narożników, więc ten boks jest mi bardzo bliski i wydaje mi się, że ta płaszczyzna u mnie w ostatnim czasie też się mocno poprawiła. No i tyle, tak? Boksujemy troszeczkę, trochę obalamy. W parterze też się czuję dobrze, ciężko mi jest poddać, więc wydaje mi się, że wszystko jest na ten etap, na ten poziom rywalizacji, na który w tym momencie się szykuję, to jest wszystko zrobione tak jak trzeba. A dlaczego, Filip, wybrałeś TFL? Czy nie kusiło cię wystartować na którejś z gal, które sam organizujesz? Kusiło, dobre pytanie. Oczywiście, że kusiło, ale słuchaj, organizacja gali to jest tak, że wstajesz rano i już masz 10 połączeń nieodebranych, tak? A ty byś chciał zjeść śniadanie, wyszykować się na trening, skupić się na... Marcin Najman zrobił galę na stadionie, na nie zawalczył. No tak, i dobrze wypadł przy okazji, no nie? Nie, no wiesz co, albo coś robisz na 100%, albo tego nie robisz, wiesz. Oczywiście jest moment, kiedy robisz, na przykład teraz sytuacja, zrobił TFL 14 i tam Kamil, który jest współorganizatorem, on teraz walczy. Ale on nie robił 14 edycję gali. I mają schemat tak dopracowany, że tam mało rzeczy się, że tak powiem, zmienia i wysypuje. Ja jak robię trzecią galę, no to jeszcze ciężko jest, że tak powiem, wszystko tak ogarnąć, że ja wiem, że na spokojnie zrobię sobie przygotowania, zawalczę i tak dalej. Nikt nie będzie do mnie przed samą galą dzwonił, ja będę w szatni siedział, miał zaraz rozgrzewkę, walkę, a tu będzie do mnie dzwonił telefon, co się dzieje gdzieś tam na trybunach, czy nie wiem, z katmenami. No na razie nie, ale w przyszłości jak najbardziej chciałbym taką walkę zrobić na Armia Fight Night. Jakie są twoje myśli przed zawodowym debiutem? Powiedz mi, co się dzieje w twojej głowie. Czy wizualizujesz sobie jakąś tą walkę, wyjście? Jak to wygląda tak ze twojej strony czysto emocjonalnej? Muszę sprostować. Walka odbędzie się na zadach półzawodowych, co gdzieś tam ustaliliśmy całkiem niedawno. Przyczyna jest jedna. Moją ambicją jest przejść na zawodostwo z medalem Mistrzostw Świata i tam bez zawodowych walk trzeba jechać, więc w tym roku chciałbym taki start zaliczyć. W listopadzie są Mistrzostwa Świata. To jest taki mój cel na ten rok. A jak się czuję? Czuję się genialnie tak naprawdę, bo w końcu walczę. Ja nie mam czegoś takiego, że jakiś stres czy coś takiego. Bardziej się stresuję, mówię, jak nie walczę, jak nie ma tego reżimu treningowego, to wtedy jestem taki nieswój, niż jak jest reżim treningowy, jest walka na horyzoncie, to wtedy po prostu czuję się dobrze. Ja to kocham, lubię ten sport, robię to już kilka ładnych lat, jestem przy tym sporcie z każdej strony i jak jest walka, to jestem po prostu zadowolony, szczęśliwy i no nie mogę się doczekać, że jak wyjdę do klatki. Proszę, porozmawiajmy chwilę, Filip, jeszcze o armii. Wspomniałeś, że kolejna edycja we wrześniu. Ile jeszcze planujesz w tym roku gal? Kolejna edycja we wrześniu i w listopadzie gala, to słowo teraz niekoniecznie dobrze może się kojarzyć po gali Najmana, ale gala narodowa. Narodowa dlatego, bo faktycznie ma być z okazji stulecia odzyskania niepodległości, ma być w tym terminie, tam właściwie 3 listopada, czyli na tydzień przed świętem. No i tam faktycznie ma być taka narodowa z prawdziwego zdarzenia, czyli walczą nasi żołnierze, żołnierze państw sojuszniczych, weterani działań poza granicami państwa, czyli tam Tomek Różniatowski, na przykład ten facet, który w projekcie Wojownik bierze udział i stracił rękę w Afganistanie, on ma również tam zawalczyć, więc to ma być naprawdę takie święto sportu i patriotyzmu zarazem. Okej, w takim razie, Filip, co? Życzę ci powodzenia w sobotę. Trzymam kciuki za twój półzawodowy debiut. Do zobaczenia przy kolejnych okazjach. Do zobaczenia, dziękuję, że przyjechałeś. Pozdrawiam wszystkich, oglądajcie TFL w weekend i na pewno dam dobrą walkę. Dzięki. Dzięki.